A co mój łapacz snów na to? Co on tam złapie? O! Żeby być budowlanym, chcę łapać motyle. Naprawdę, potrzymaj mi. Albo mi się w tej podróży zakurzył, zawieruszył w różnych innych. A pewnie, że się zawieruszył. I on nie pokazuje to, co właściwie... Ale teraz zrezygnuję z łapacza snów na rzecz moich pamiątek z dalekich podróży. A więc mówicie, jakie to były kraje, które można odwiedzić? Indie, Chiny, Afryka, Japonia. To teraz uwaga. Teraz spróbuję zaczarować was w coś, co właśnie kojarzy nam się z podróżami. O, koleżanka założy sobie piękną spódniczkę, załóż sobie, nie? To Gabrysia sobie założy, bo ona będzie piękną hinduską. O, no to ty będziesz piękną... Kolega będzie Arabem. Zaraz zobaczymy, kto tutaj do nas przyjechał. Dużo mam tych różnych. Proszę bardzo. Mówiłem, że czasami marzę o tym, żeby chciała zostać. Brawa, brawa! Chińską szczęśliwą. A oczka ma podobne. Prawda? Takie trochę skośne. Też chcesz się przebrać? Tak, oczywiście. Słuchajcie, teraz tak. Załóż sobie to i taką chustkę mam do ciebie bardzo ładną. Tra-la-la. O, na głowę. Tra-la-la. Jest. A teraz przenosimy się do Indii. O, jądziu-ki-ki-jąka. A w Indiach, wyobraźcie sobie, że mają takie wspaniałe lalki, o, kolorowe. Chłopaki, skąd do nas przyjechał ten? Popatrzcie, jak on wspaniale wygląda. Wam nasze gości z egzotycznych krajów. Coś się tutaj pokręciło, z nimi się pokręciło, ale nie. Dobrze, dobrze. To ty będziesz dla mnie, zdejmij to, zdejmij to. A ty będziesz dla mnie. Chinka też. Oh. Ładna gościa. Świetnie. No i teraz słuchajcie. O! Widzicie to, co ja? O, cześć! Zapomniałem. Zobaczcie, do naszego wspaniałego orszaku dołączyły moje przyjaciółki. Cześć! 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 Kasia, a to jest moja koleżanka z egzotycznego kraju. O, witajcie, witajcie. Ja. Witajcie. Ale ty mówisz, że tu jest wiele osób z egzotycznego kraju. Oczywiście, to są moi wspaniali goście, którzy przyjechali razem ze mną, a ja ich tak przygotowałem do tego, żeby właśnie pokazać, w jakim kraju się udamy za chwilę. Ojej, jak fajnie, a przedstawiłeś się, kim jesteś? Bo oczywiście, a teraz przedstawię... A Włóczykiem i globkraterem. Czyli sobie chodzę po całym globie. Oj,
No to fantastycznie. Czyli jesteś, a na imię jakieś masz? Tak, Azybut. A, Konstanty. Konstanty Azybut. Tak, ja mam. To jest prawdziwa kilka. Zobaczcie, jakie oczy ma. A jeszcze ja bym chciała, żebyś odsłoniła brzuch. O, co ma na brzuchu? Smoka. Jakiego? Chińskiego. A ten chłopczyk? Z Meksyku. O, to już powoduje, że był z Meksyku, albo? No, na pewno jakiś taki kraj chi... Chichaty. Chichaty? Chichaty. Nie, taki hiszpański, taki... jak to się nazywają takie kraje? No, w każdym razie z Hiszpanii, tak? Może być coś takiego. A ten? Z Egiptu? Zgadzacie się? Brawa. Ja chciałbym jeszcze... Jeszcze chciałem... Chciałem coś bardzo ciekawego wam pokazać. Nie wiem, czy ktoś zgadnie, co to jest. Co to jest? Ja wyciągnę ze swojej walizy. Ojej. Zaraz, jakie to... Latający dywan! No to się tam i latamy! Nie, to nie jest latający dywan! Ja zaraz polecę! No leć dywan, nie leć! Nie, to nie jest latający dywan! Leć dywan, no! Nie, nie, to nie jest latający dywan! Wytłumacz, co to jest? Dywan? To nie jest dywan! To wie! To jest chusta, ale z tej chusty można zrobić ubranie. Czy piękną suknię, tylko w jakim kraju się używa chusty? I jak się taka chusta nazywa? Jak się nazywa? Może zaprezentujemy taką chustę, co? I właśnie, kto chciałby się ubrać w tę piękną suknię? Ja jako Konstantin Azybut, słynny podróżnik, pokażę wam za chwilę. Pomóż mi z księżyczką psa. To się robi tak. Odsuńcie się troszeczkę, bo się mogę pokrąć. Zaraz, jak masz mnie? Nie. Teraz Agnieszkę ubiorę. Ty ją zaplątałeś, zobacz. Po prostu zaplątałeś nią. Ojej. Zaraz, Agnieszka, poczekaj chwileczkę, zaraz się ubiorę. Bardzo fajna sukienka, ale czy to na pewno ubiera się? Wiecie co? Idziemy. No. Ale to nie jest sukienka, trzy osoby. No jak nie, tak nas przecież ubrałeś, tak? Gdzie ma? Fajnie dziewczyny, nie? Troszeczkę się pomyliłem, no troszeczkę się pomyliłem, bo się zakręciłem i wy się odkręćcie się teraz. O, ona jest już nieubrana, trzeba ją ubrać. Nie poradziłyśmy sobie chyba. Jeszcze raz. Oj, już się boję. Ale w tym czasie zgadujemy, skąd pochodzi... Jak się nazywa taka suknia? Kimono. Kto wie? A nie kimono i nie z Japonii, nie? Nie kimono i nie z Japonii. Mogę wam podpowiedzieć, że się zaczyna na literkę sy. Brawo! Przedstawiam wam dziewczynkę imieniem... Wiktoria. To się nazywa Wiktoria? A nie, odwrotnie. Ona powiedziała, że ta suknia nazywa się... Sari. Dzień dobry. Sari. Dzień dobry, Sari. To nie ona jest, tylko suknia nazywa się Sari. Powtórzcie wszyscy Sari. Zapamiętacie sobie? Sari. Bardzo fajnie. Brawa dla Sari. Brawa dla Wiktorii. Brawa dla Wiktorii. O, prawdziwa hinduska. Popatrzcie. A teraz stańcie. Powitamy się po ludzku, tak, z naszymi gośćmi. Zrobimy duży korowód i zaproszę was do różnych egzotycznych krajów, żebyście razem z nami pobawili się, potańczyli tak jak w tamtych krainach. Uwaga, składamy rączki. I najpierw jest korowód, tak? I za mną! Za mną! Do naszej karawany nie pojedzie. Zapraszam.
Ale szybko, słuchajcie, to robię.